Kochani, dzisiaj byłam po pracy na poczcie odebrać kolejną paczkę, która do mnie przyszła. I w końcu tak mi się wydaje, że przyszła moja frezarka, o której Wam mówiłam, którą zamówiłam tak na całkowitą próbę na AliExpress. Kosztowała około chyba 15 czy 16 euro, więc to nie jest jakiś majątek, ale chciałam też, wiecie, za tą cenę kupić coś, co w miarę powinno być w porządku. Na razie stwierdziłam, że nie inwestuję we frezarkę, nie wiadomo ilu pieniędzy, bo nie wiem, czy będę bardzo, bardzo często z niej korzystać. Kupiłam ją w celu przede wszystkim usuwania skórek przy paznokciach, które mam. No, dosyć szybko, wiecie, tutaj mi wszystko zarasta, zresztą widać, o, znowu coś się zadziało, muszę od razu to usunąć i co jeszcze? A, i zrobić kremem oczywiście dłonie, więc pierwszy cel właśnie wycinanie skórek, a drugie to usuwanie tej pierwszej warstwy hybrydy, żeby nie moczyć cały czas tych właśnie paznokci i skórek w acetonie, bo przypuszczam, że to też ma z tego, że to też ma wpływ na właśnie na to, że te moje skórki się tak szybko wysuszają i tak pękają. Teraz spróbuję jedną ręką jakoś to rozpakować, zaraz zobaczymy. Pudełeczko. Mam nadzieję, że się uda jedną ręką. Albo wiecie co? Rozpakuję i zaraz Wam pokażę całość. Okej, udało się rozpakować i pierwsze co mnie po prostu rozśmieszyło totalnie, to że ta frezarka nazywa się Mercedes 2000. No po prostu padłam trupem. Jestem od dzisiaj posiadaczką prawdziwego Mercedesa. Co z tego, że to nie jest samochód, ale mimo wszystko, no Mercedes, nie? Dobra, odpakowuję. Na razie no, po opakowaniu jesteście w stanie tylko tyle się dowiedzieć. A zobaczmy tutaj w środku. Paczka nie przyszła w ogóle uszkodzona, co mnie cieszy, że zawsze te paczki na Ali przychodzą do mnie w stanie 100% idealnym. Jeszcze mi się nic nie zdarzyło, żeby coś przyszło zepsutego. No i tak wygląda właśnie sama frezarka. O, ona jest bardzo, bardzo lekka tutaj ta część. Myślałam, że ona będzie cięższa. Mhm, okej, okay, więc tak to wygląda. Takie małe jest to pudełeczko, nazwijmy to. Tutaj kabel, oczywiście wtyczka europejska, na tym mi zależało, żeby przypadkiem nie kupić czegoś dziwnego. Tutaj podstawka pod głowicę i sama głowica zamontowana tutaj, też dosyć lekka. Tak ona wygląda, jeszcze tutaj dodatkowe przełączanie, wszystko muszę wyczaić, podłączenie, o, w sensie tutaj jest kabelek jeszcze, o, podłączamy go oczywiście tutaj i frezy, ja przypuszczam, że to będą najbardziej beznadziejne frezy, bo no nie oczekuję od nich jakiegoś szału, ale zawsze frezy do frezarki można dokupić lepsze, więc najpierw przetestuję te, jeżeli będą beznadziejne, to dokupię jakieś inne. Tutaj u góry kapturki do mocowania już na frez. No i tyle. No. Wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka produkt rzeczywiście tak jak na Ali wyglądał, tak przyszedł, więc produkt w 100% zgodny z opisem. Zobaczymy, może dzisiaj już ją przetestuję na moich skórkach. Połamałam paznokcie niestety znowu, zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Ten już też złamałam, ale już mi tutaj odrósł ten maluszek. Więc mam trzy takie dosyć krótkie, tu mam dwa długie i tutaj mam cztery długie i ten mi się złamał i aż boję się go dotykać, bo już mi aż dzisiaj krew w pracy leciała, więc sobie musiałam założyć plaster, więc boję się go dotykać, ale będą filmiki z hybrydami na 100%, obiecuję. Jeszcze czekam na kilka rzeczy właśnie, jeśli chodzi o zdobienie paznokci i o lakiery hybrydowe, więc jak wszystko przyjdzie, to zaczynamy właśnie jesienne i nie tylko jesienne zdobienie paznokci, więc wszystko zobaczycie na kanale. Zero przyjęcia. Zero przyjęcia. Oko smoka. Smoko oka. Kochani, dzisiaj z samego rana zabieram się za farbowanie włosów i znowu kupiłam tą farbę, którą bardzo lubię, Garnier Olia, bo moje włosy bardzo fajnie na tą farbę reagują, nie są jakoś bardzo, bardzo po niej wysuszone, zniszczone i tak dalej. Podobno nie zawiera amoniaku, jak widzicie, 60% naturalnych olejków. Myślę, że coś w tym jest, bo moje włosy naprawdę całkiem spoko po tej farbie wyglądają. I ja zawsze jak wybieram właśnie Garnier Olia, to oscyluję w okolicach brązu. Teraz wybrałam jakiś Zamt Brown 5.0.
Nie mam pojęcia, jak on wyjdzie na moje włosy, bo nigdy jeszcze tego koloru nie miałam. Zazwyczaj wybieram jakiś czekoladowy brąz albo ciemny brąz. Teraz właśnie ten zamty brown. Zobaczymy. Ja mam teraz zrobione ombre, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak na te rozjaśniane włosy ta farba złapie. Więc pokażę się Wam, jak właśnie pofarbuję włosy, jak się pomaluję, bo teraz jeszcze jestem w piżamie. Przebrałam jedynie koszulkę do farbowania, żeby sobie piżamy nie zniszczyć. Więc jak się pomaluję, pofarbuję włosy, będę ogólnie wyszykowana, to Wam się pokażę, żeby teraz Was nie straszyć. Więc zabieram się za to. Tak jak mówię, jestem bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo tą farbę lubię i Wam polecam. No i zobaczymy. Kochani, minął dosłownie cały tydzień. Od poniedziałku do piątku. Ostatni wątek, jaki nagrywałam, był w niedzielę na temat farbowania włosów. Jak widzicie, włosy mam już pofarbowane i wszystko Wam za chwilę opowiem. I w ogóle, co się działo, dlaczego dopiero się odzywam w piątek. No, troszkę jestem chora, ale to będę Wam zaraz opowiadać. I żeby ten vlog nie był taki strasznie nudny, bo tak jak mówię, ostatni raz nagrywałam w niedzielę, po czym nie nagrywałam nic kompletnie. Stwierdziłam, że vlog będzie nudny, więc Wam pokażę szybko food haul. Byliśmy dzisiaj w Lidlu i w Penem. Miały być to drobne zakupy, wpadło trochę więcej rzeczy, ale mimo wszystko nie są takie strasznie duże zakupy, więc Wam po prostu pokażę, co kupiliśmy. Może się zainspirujecie, może jakiś fajny produkt podpatrzycie, więc odwracam kamery i Wam pokazuję, co kupiliśmy, a potem Wam opowiem właśnie co, jak, co u mnie słychać, ale zaraz się chyba przewrócę, bo jestem taka zmęczona. Okej, mam nadzieję, że światło nie będzie za bardzo przeszkadzać, bo tutaj mam okno i trochę będę pod światło nagrywać, ale myślę, że będzie spoko. Zakupy Lidl Penny, Brukselka, mam ochotę na rosół, jako że jestem chora, rosół na chorobę jest świetny. Tutaj jest też taki zestaw warzyw. Typowo na rosół, jakiś por, pietruszka, marchewka, wiecie, no wszystko co na rosół. Pomidorki, mam też ochotę na sałatkę po prostu z pomidora i z cebulki. I troszeczkę, nie wiem, balsamico albo oliwę z oliwek, więc kilka pomidorków, plus na jajecznicę pewnie w niedzielę. Chleb tostowy, bo często w niedzielę, jeśli nie robimy jajecznicy, to robimy właśnie tosty, takie wiecie, full wypas, więc chleb tostowy. Chociaż nie jestem fanką ogólnie chleba tostowego, ale tak jak mówię, na niedzielę, raz na jakiś czas kupujemy. Tutaj mamy świeże bułeczki, dalej mam, bardzo lubię te takie też chemiczne pewnie kanapki, takie a la z biszkoptem i z takim serkiem, czy jak to nazwać. Bardzo lubię właśnie tą wersję krem i miód. I to jest z tej firmy lidlowskiej, bardzo to jest dobre, czasami lubię do pracy. Dalej mam zieloną, nie zieloną, tylko herbatę Earl Grey. Niestety nie było zwykłej, tylko tu jest jakaś wersja z bergamotką i nie wiem, czy to będzie dobre. Wypróbuję zaraz na chorobę też dobra herbata właśnie z mleczkiem. Tu mam dalej Maxi Kinga, już dwa zjedliśmy, więc jeden mi został. Też bardzo lubię, jestem fanką tego batona. Dalej dwie pasty do zębów, bo u nas pasty do zębów schodzi w tempie ekspresowym. Dalej Oreo, bardzo lubię. Też stwierdziłam, że przy chorobie i przy tym, że idzie weekend, warto sobie czasami coś fajnego zapodać. Jogurty, one są takie, to jest taka jakby galaretka z budyniem u góry. Ja przypuszczam, że one są chemiczne, ale też lubię raz na jakiś czas do pracy sobie takie coś wziąć, więc jogurty na przyszły tydzień. Dalej pieczarki, będę robić sos śmietanowo-pieczarkowy. Do tego właśnie dwie kwaśne śmietanki, takie małe. Co my tu dalej mamy? Piotrek wziął takie małe paróweczki, też z myślą o śniadaniu na sobotę albo na niedzielę, bo my zawsze śniadania w tygodniu jemy, tak wiecie, w pośpiechu przed pracą, natomiast w weekend zawsze siedzimy razem, zawsze jemy rano śniadanie razem, więc będzie, nie wiem, czy parówki na sobotę, czy na niedzielę. To są jakieś takie małe winerki z serem. Ile my tu mamy w ogóle mięsa? Aż 73%, no szaleństwo. Nie wiem, Piotrek wziął, będziemy próbować. Tu też jakaś taka szynka. Jakiś ala pasztet, martadela, nie wiem. Piotrek lubi takie rzeczy, ja tego nie jem. Rzecz, którą Wam bardzo serdecznie polecam, jeżeli mieszkacie w Niemczech, bardzo lubię tą pizzę, która jest do piekarnika. Ona ma tutaj w brzegu taką bardzo fajną parówkę, ale naprawdę jest przepyszna ta pizza. Ta parówka w środku też jest rewelacyjna. My raz na jakiś czas, jak na przykład nas właśnie najdzie ochota w tygodniu, a nie chce nam się nic zrobić na kolację, albo właśnie przez weekend mamy ochotę na coś takiego niezdrowego, to właśnie wybieramy tą pizzę, jest naprawdę rewelacyjna. Dalej, dwa jogurty naturalne, bardzo je lubię. Budynie dla Piotrka i dla mnie, takie musy czekoladowe. One są bardzo intensywnie czekoladowe i ja je bardzo, bardzo lubię. One są w Penem. Zupa pomidorowa, też świństwo, ale bardzo ją lubię. Zupa z Penego.
Lakier do włosów, moc piątka. Dalej, co ja tutaj mam jeszcze? Ostatnie produkty. Sok pomidorowy z solą morską, bardzo go lubię. Mango marakuja sok. Dalej, duży Lenor. Coca-Cola. Też jak jestem chora, bardzo lubię sobie podgrzać i taką gorącą Coca-Colę pić. Wiem, że dla fanów Coca-Coli to pewnie brzmi obrzydliwie, ale naprawdę gorąca Coca-Cola na chorobę to jest po prostu coś rewelacyjnego. I tutaj jeszcze nie pamiętam, czy to mieliśmy, czy nie, ale Fanta truskawkowa, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że mieliśmy, była dobra, a jeżeli nie mieliśmy, to pewnie i tak będzie dobra, więc Fanta. I to na tyle. Nie jest tego jakoś strasznie dużo, uwinęłam się w 4 minuty. I tak, kochani. Usiadłam sobie, bo się trochę zmachałam, naprawdę przy chorobie ciężko tak ustać na nogach, a byliśmy jeszcze na zakupach, na myjni, właśnie samochód umyć, odkurzyć. No i tak, byłam już lekko podziębiona w tamten weekend, jak dla Was nagrywałam właśnie początek vloga, to już czułam, że coś mnie bierze i koleżanka z pracy poleciła mi bardzo fajną rzecz, taki przepis na domowe lekarstwo, jest to mleko z miodem i z czosnkiem. Ja wiem, że to brzmi obrzydliwie, jak w ogóle mleko i czosnek razem, ale to jest... albo to polubicie, albo to nie znienawidzicie. Ja to polubiłam, uwielbiam ten smak. Niby to się wyklucza, można sobie pomyśleć, jak mleko w ogóle z czosnkiem można połączyć, ale naprawdę jest to pyszne. I ja sobie już w tamten weekend właśnie zapodałam takie coś, żeby się wyleczyć i rzeczywiście było trochę lepiej, ale nie wiem, czy mnie znowu przewiało, czy co się dzieje, ale jestem po prostu bardzo chora. Dzisiaj już jestem na lekach, z nosami kapie. I dlatego cały tydzień się nie odzywam. Miałam w planach nagrać filmy w tym tygodniu. Mieliśmy z Piotrkiem razem nagrywać, no ale dzisiaj, mimo piątku, chyba się jednak za to nie zabierzemy, bo po prostu... Dzisiaj się w ogóle zwolniłam wcześniej z pracy, bo już naprawdę czułam się źle. Więc myślę, że może jutro, jak będzie lepiej, to coś z Piotrkiem nagramy. I pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy. Bo teraz mi się przypomniało. Zobaczcie, jak tu ktoś pięknie śpi. A raczej próbuje, bo ma oko jeszcze otwarte. Nie chcę się do niego zbliżać, żeby go nie straszyć. Ale chyba Kenemu się trochę spać chcą. Tak mi się wydaje. Kto to tak pięknie leży? Oj, oj, oj. Ojej, co ty robisz? Co ty się tak przeciągasz? Ale wy jesteś śmieszny, Kenny. Idź dalej spać, nie przeszkadzam ci, przepraszam. O, o, a co ty byś chciał, kolego? O, ja wiem, pałka pusta, trzeba nową założyć. Zaraz ci przyniosę. Okej, kochani, i rzecz, którą Wam chciałam teraz pokazać. W Lidlu pojawiły się różne rzeczy takie do pielęgnacji ciała, można to nazwać. Chodzi o różnego rodzaju gadżety jakieś. Plastry, chyba też tam były plastry rozgrzewające, jakieś takie pasy na kręgosłup i tak dalej, do masowania, bla, 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 bla. I dojrzeliśmy z Piotrkiem coś, co ja już chciałam bardzo dawno kupić i Piotrek dał mi, no zrobił mi prezent po prostu, ja się nawet wygadać nie umiem. Jest to taka wanienka, do której się wlewa wodę. I to jest po prostu rewelacja dla bardzo zmęczonych stóp, a ja ostatnio mam straszne problemy ze stopami. Okropnie mnie bolą, po całym dniu już naprawdę, to jest tragedia. Już dawno chciałam takie urządzenie kupić. I właśnie dojrzeliśmy to w Lidlu i stwierdziliśmy, że weźmiemy, zobaczymy, czy jest to po prostu warte świeczki. Ja sobie teraz to szybko z Wami rozpakuję i sobie oczywiście dzisiaj już zrobię taką pierwszą kąpiel. Tylko jedną ręką ciężko, czekajcie, otworzę i Wam zaraz pokażę. Rozpakowałam, kochani, i tak to wygląda w całości. To jest taka całkiem fajnych kształtów, nie za duża ani nie za mała wanienka. Do właśnie masażu stóp z bąbelkami, z ciepłą wodą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do masowania jakąś część, tutaj mamy różne takie pierdółeczki, gdzie możemy właśnie porządnie sobie stopy wymasować, zabezpieczenie, że jak woda chlupocze, żeby Wam się na całe mieszkanie nie wylało. Tutaj jest taki gadżet w postaci takiego pilnika, na przykład do pięt i tutaj jest taka szczotka, no po prostu taki sobie zestaw. Ja już, no nie były mi jakoś potrzebne te tutaj gadżety, bardziej mi zależy na tym, żeby porządnie sobie stopy wymoczyć, żeby te bąbelki mi taki fajny masaż zrobiły i właśnie, żeby sobie ten sztym, całą podeszwę od spodu wymasować u stóp, więc liczę, że to mi pomoże, że moje stopy w końcu przestaną mnie boleć.
I cena tego urządzenia to było 20 euro, więc naprawdę niewiele. Nie znam tej firmy Medisana, nigdy w Lidlu nie zwróciłam na to uwagi. Ceny 20 euro to jest tak przeciętnie, mniej więcej od 20-30 euro zaczynają się te urządzenia na przykład w MediaMarkt, więc myślę, że nie będzie to jakieś tragiczne. Ja ogólnie rzeczy z Lidla lubię, więc myślę, że to też będzie fajne. No i taki gadżet, tylko tyle chciałam Wam pokazać. Więc ja, kochani, czuję, że coraz bardziej mi z nosa kapie i coraz gorzej wyglądam. Idę przede wszystkim, mimo że jest 16, zmyć makijaż, okąpać się, przebrać w piżamę. Zrobię sobie kąpiel stóp, siądę sobie przed telewizorem i będę odpoczywać cały wieczór. A do tego będę mieć Oreo i coś tam jeszcze z tych rzeczy, które kupiłam, więc już nie straszę tym moim zaczerwienionym nosem i go tego nasmarować, okąpać się i to by było na tyle. Przepraszam, że ten vlog był nudny, niemiłosiernie. Choroba mnie totalnie rozłożyła, a że chcę już jutro nagrywać normalne filmy kosmetyczne, to muszę się jak najszybciej wyleczyć, więc no nie ma bata. Dzisiaj leżę w łóżku albo na kanapie, oglądam telewizję, relaksuję się i nie robię nic, więc się z Wami żegnam. Obiecuję, że następne vlogi już będą fajniejsze, ciekawsze. W październiku mamy kirmes, to samo, ten sam festyn, co pokazywałam Wam w tamtym roku. Myślę, że będzie znowu mnóstwo fajnych atrakcji. Więc myślę, że będę Wam też dużo nagrywać z tego wydarzenia, ale do tego jeszcze trochę czasu jest. I tak będzie dzisiaj wyglądać mój wieczór. A Kenny wypoczywa razem ze mną. Dzisiaj oboje mamy relaks.